Dzień dobry. Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim szanownym redakcjom za przybycie na konferencję prasową poświęconą Januszowi Kowalskiemu i jego ludziom. Zacząłbym na wstępie od powitania wyborców na Opolszczyźnie, wyborców w całej Polsce i zwrócenia na pewien szczegół. Zobaczcie, drodzy Państwo, tam jest biuro poselskie Janusza Kowalskiego. I co tam jest napisane? Solidarna Polska. A z tego, co nam wiadomo, nazywają się od jakiegoś czasu Suwerenna Polska. To lekceważenie wyborców jest znamienicie widoczne na tym przykładzie. Nie chce im się nawet tablicy zmienić, na tym pieniądze oszczędzają, żeby ludzi w dalszym ciągu wprowadzać w błąd. Ale spotkałem się tutaj, pod biurem Janusza Kowalskiego, po to, żeby wezwać go do przeprosin w imieniu całej organizacji politycznej, która mieści się na jednej kanapie i zwie się Suwerenna Polska, po tym jak jego ludzie wpisali się w grę i zresztą on osobiście ustawicznego zwalczania opozycji, dezinformacji i siania fake newsów. Drodzy Państwo, w dniu 18 maja w tym oto miejscu odbyła się konferencja prasowa z udziałem ludzi Janusza Kowalskiego. I chciałbym z tego miejsca powiedzieć, że ta konferencja jest klasycznym przykładem tego, w jaki sposób działa machina rządowa, w jaki sposób działa machina dezinformacyjna i w jaki sposób działa systemowe niszczenie i atakowanie opozycji. Mówię to po świeżo podpisanej i wprowadzonej w życie ustawie Lex Tusk, ustawie do zwalczania opozycji, ale zwalczanie opozycji to jest specjalność Janusza Kowalskiego. I co tutaj się wydarzyło? Na tej konferencji paleta działaczy Janusza Kowalskiego, w tym dyrektor jego biura, pan Dedyński, przedstawili szereg informacji uderzających we mnie jako działacza opozycji. Podczas tej konferencji Suwerennej Polski przedstawili materiały graficzne z kłamliwym stwierdzeniem dotyczące mojej pracy jako posła o treści zero aktywności poselskiej. Posłużyli się tego typu grafikami, gdzie możecie Państwo przeczytać zero aktywności poselskiej. I ja nie mogę na to pozwolić, żeby konfabulanci Suwerennej Polski, odpowiedzialni za aferę Ex Bono, za dojenie Funduszu Leśnego i Funduszu Sprawiedliwości, za brak pieniędzy KPO w Polsce, brak pieniędzy dla Polaków, polskich firm, kłamali. To jest prawda versus fałsz. Na tej konferencji dyrektor biura Janusza Kowalskiego, a to Janusz Kowalski powinien mnie za to przeprosić, zmyślał w sprawie statystyk mojej pracy jako posła. Używał takich stwierdzeń w stylu, obraźliwych stwierdzeń, zero legislacyjne, prawdziwe zero, naprawdę zero. Powiedział, że nie chce mi się pracować. Mówił o uczestnictwie w jakichś tam wycieczkach, o czym za chwileczkę powiem. Drodzy Państwo, prawda versus fałsz. Jestem autorem i podpisany na 43 uchwałach i ustawach. Czyli dyrektor biura Kowalskiego, mówiąc, że jestem zerem legislacyjnym, kłamał. Następnie 612 interpelacji wysłanych w sprawach obywateli to są interpelacje do rządu, na które rząd musiał odpowiadać i wszystko w sprawie obywateli, najwięcej na Opolszczyźnie. 158 zapytania. Tyle pytań do rządu skierowałem pisemnie, żądając odpowiedzi na różne ich machloje, na różne problemy ludzkie, pomagając konkretnym osobom. 7 pytań w sprawach bieżących. To są tylko suche statystyki, pokazują jak pan Dedyński, pokazując grafiki o treści zero aktywności poselskiej, zero legislacyjne, dokonuje notorycznego oszustwa na wyborcach. Tak właśnie wygląda zwalczanie opozycji. Pojawiła się na tej konferencji również kwestia tak zwanych wyjazdów zagranicznych. I pan Dedyński powiedział, że nie chce mi się pracować i uczestniczy w wycieczkach na Kubę i do Malezji w ramach działalności w komisjach wyjazdowych. Szanowni Państwo, to jest absolutna amatorka. Czy ci ludzie z Solidarnej Polski, dzisiaj Suwerennej Polski, nie mają dostępu do internetu? Czy oni nie potrafią wejść na stronę sejm.gov.pl i przeczytać sobie? Nie ma czegoś takiego jak komisje wyjazdowe. Należy do grup bilateralnych i wystąpiłem z zapytaniem do Sejmu, z oficjalnym zapytaniem o udzielenie informacji o moich wyjazdach zagranicznych w 9. kadencji Sejmu. Drodzy Państwo, pan Dedyński i Janusz Kowalski za pośrednictwem konferencji prasowej, swoich mediów, reżimowej telewizji, kłamali was. Byłem raz w tej kadencji za granicą, wiecie gdzie? W Charkowie i w Bachmucie z pomocą humanitarną dla walczącej Ukrainy, po to, żeby Polska była wolnym krajem.
Nie byłem nigdy na żadnej Malezji ani Kubie. Oni tego nie sprawdzili, ci amatorzy. Wyszli na konferencję prasową i zaczęli kłamać, insynuując, że uczestniczę w jakichś wycieczkach zagranicznych, które rzekomo organizuje Sejm. To wszystko okazało się absolutnym, wierutnym kłamstwem. Ale machina do zwalczania opozycji jest dobrze naoliwiona pisowskim kłamstwem. A propos braku aktywności w regionie, chcę z tego miejsca powiedzieć, że składałem poprawki do budżetu państwa, poprawki na rzecz inwestycji na Opolszczyźnie i za każdym razem Janusz Kowalski i ludzie z PiS-u, posłowie z PiS-u głosowali przeciw. Głosowali przeciw. Jestem autorem ustaw i wielu kontroli poselskich, w tym kontroli w Ministerstwie Sprawiedliwości, w Urzędzie Wojewódzkim, w Głównym Urzędzie Statystycznym i wielu innych interwencji. I to się nazywa aktywność poselska. Dlatego po szeregu tych po prostu oszczerczych oskarżeń żądam z tego miejsca przeprosin od patrona politycznego tej amatorki, tych rekonstruktorów jakiejś grupy, właściwie ciężko powiedzieć, kto to był, no bo ludzie nawet nie zaglądali do internetu, tylko po to, żeby zwalczać opozycję. To są przeprosiny od Janusza Kowalskiego. A dla samego pana Dedyńskiego przygotowałem tutaj niespodziankę. Drodzy Państwo, ja mówię twardo, w cieniu ustawy Lex Tusk nie pozwolimy na szerzenie dezinformacji, kłamstwa i bezkarne atakowanie opozycji. Dlatego, panie dyrektorze biura Kowalskiego, to co dla... Przepraszam, to co dla pana przygotowałem, to jest ostateczne przedsądowe wezwanie do zaniechania naruszenia dóbr osobistych. Żądam sprostowania tych wierutnych kłamstw, które udowodniłem na dokumentach Sejmu oraz wpłacenia 10 tysięcy na oczywiście orkiestrę świątecznej pomocy po to, żeby pan Dedyński i jego ludzie oduczyli się dezinformować, atakować opozycję. To jest ostateczne wezwanie przedsądowe. Ma na to 7 dni i również tyle czasu daje Januszowi Kowalskiemu na odniesienie się do tych kłamstw, zdyscyplinowanie swojej grupy rekonstrukcyjnej i wymianę tej śmiesznej tablicy. Dziękuję bardzo.